W niedzielę 10 marca w Muzeum Regionalnym w Kozienicach odbyło się spotkanie od krajoznawstwa po antropologię, intelektualne poszukiwania profesora Karola Piaseckiego. Była to okazja do przybliżenia postaci urodzonego w Kozienicach wybitnego antropologa, który zmarł w ubiegłym roku. Przybyłych na spotkanie powitał dyrektor Muzeum Regionalnego w Kozienicach Maciej Kordas. W tym gronie był m.in. przewodniczący Rady Miejskiej Rafał Sucherman. Spotkanie podzielone zostało na dwie części. W pierwszej rodzina i studenci profesora wspominali jego osobę, a w drugiej wysłuchano ciekawego wykładu doktora Łukasza Maurycego Stanaszka Tajemnice Środkowej Wisły. Profesor Karol Piasecki urodził się w 1952 roku w naszym mieście. Był antropologiem, etnografem, etnologiem. Przez wiele lat związany był jako pracownik naukowy z Uniwersytetem Warszawskim, a następnie z Uniwersytetem Szczecińskim. Studenci wspominają go bardzo dobrze. Zawsze mogliśmy mieć z nim oparcie nie tylko jeśli chodzi o naukę, ale też po prostu nawet w takich życiowych, codziennych różnych sprawach doradzić się, zapytać i tak dalej. Także był na pewno człowiekiem niezwykle bezpośrednim i nigdy nie traktowaliśmy go jako na przykład na stronę pan profesor, pan doktor i tak dalej, tylko taki po prostu nasz starszy kolega. Karol Piasecki uczestniczył w licznych badaniach i pracach archeologicznych w kraju i za granicą, w tym w identyfikacji grobu Mikołaja Kopernika oraz odtworzeniu jego twarzy na podstawie szczątków. Zajmował się też ornitologią. Miał też w swym życiu przygodę z PTTK. Wydał kilka przewodników po Puszczy Kozienickiej i Stromeckiej. Karol miał wiedzę z bardzo wielu dziedzin i nie był on, jak to się mówiło dawniej, człowiekiem jednej książki, nie był on człowiekiem jednej specjalizacji, tylko tak naprawdę można było z nim rozmawiać o przyrodzie, o antropologii, o archeologii, o etnologii, o historii, o różnych dziedzinach i on zawsze się w tym odnajdywał i zawsze miał coś ciekawego do powiedzenia, bo on nie udawał, że się zna na czymś, tylko dla niego nie było trudne powiedzieć, prawda, nie wiem, albo na przykład nie słyszałem, prawda, ale to się rzadko zdarzało, bo przeważnie wiedział. Doktor Łukasz Maurycy Stanaszek był studentem i przyjacielem Karola Piaseckiego. Jest archeologiem i antropologiem. Był związany naukowo z Instytutem Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, a następnie z Akademią Humanistyczną w Pułtusku. Obecnie jest kustoszem dyplomowanym w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie. Regionalista, popularyzator dziedzictwa kulturowego Urzecza. I właśnie o Urzeczu, czyli kulturze, tradycji i osadnictwie w Dolinie Wisły na odcinku od Warszawy do Magnuszewa była mowa podczas wykładu. W badaniach tych aktywnie uczestniczył także profesor Karol Piasecki. Podczas spotkania swoimi wspomnieniami o Karolu Piaseckim podzielili się też jego siostra Jolanta i syn Michał, który jest archeologiem i ornitologiem. Tata potrafił bardzo barwnie i rzeczowo bardzo opowiadać na wiele tematów i od historii danych miejsc po wszystkie gatunki zwierząt, które spotykaliśmy w puszczy czy w innych terenach Polski, po których jeździliśmy. Interesował się oprócz ptaków, których się specjalizował, interesował się również i ssakami i owadami, znał wszystkie rośliny, więc były to dla mnie takie lekcje przyrodnicze, z których wiele wyciągnąłem, które miały wpływ na mnie, na dalsze moje życie, mogę powiedzieć. W trakcie wspomnień rodzina podkreślała wielokrotnie, że profesor Piasecki zawsze chętnie wracał do Kozienic. Spotykał się z mieszkańcami, wygłaszał prelekcje, dzielił się wynikami swoich badań. Kozienice dla niego były najważniejsze. Jak przyjeżdżał, to pierwsze co było, to trochę odpoczął i następnego dnia do puszczy. Zresztą mnie też często mnie zachęcał, żebym razem z nim odwiedzała puszczę. Jak mogłam, to z nim wędrowałam. Zawsze lubiłem te nasze spacery po Kozienicach, kiedy tata opowiadał o różnych budynkach starych, o różnych zabytkowych miejscach, o historiach związanych z pałacem tu w Kozienicach, z parkiem, z cmentarzem żydowskim też, czy z rynkiem tutaj starym, ze starymi budynkami. No ja jestem bardzo zadowolona z tego spotkania, bo przyszło tyle ludzi i to znajomi, ludzie życzliwi i tacy, którzy znali Karola, znali jego dorobek, także jestem bardzo zadowolona.
Na zakończenie nie mogło też zabraknąć podziękowań od rodziny skierowanych do uczestników spotkania.